Siema, z tej strony AgroRolnik TV i dzisiaj mamy taką nietypową akcję, ale niestety opuszczamy to gospodarstwo. Niestety musimy opuścić je. Tu mamy golfa przyszłości, czy nie przyszłości, ale to jest golf, którym udamy się do przyszłości. Zobaczymy, gdzie nas wywlecze. Na jakie tereny? Niestety, musimy zostawić to gospodarstwo. Może ktoś sobie je przygarnie. Kupiłem takiego golfa do przyszłości. Sąsiad mi sprzedał po taniości. Może się nie rozleci podczas akcji. Ale mam nadzieję, że w jakieś fajne miejsce nas wybierze. Dlatego zapalcie znicz w komentarzu dla tego gospodarstwa. A my już wsiadamy do golfa, odpalamy go. Widzicie, tam są takie dwa zegary. Jeden od turba, a drugi od nabijania, gdzie się leci. Idź pan. Do widzenia panu, paniom. No i niestety zostawiamy to gospodarstwo. Naszego pięknego bizonka, Ursusa. 912. No, jedziemy. W sumie zaraz będziemy lecieć. Skręcamy. Piękna wieś była. Kupię sobie, jadę na stację, kupię sobie jeszcze hot doga, żebym głodny nie był podczas jeżdżenia w przyszłość. Zaparkuję sobie. Albo jednak odechciało mi się chyba. Nie wiem, taka dziwna akcja. Już odechciało mi się chyba tego hot doga. Się pożygam podczas lotu. Tutaj będziemy startować przy torach. Ruchu nie ma teraz akurat, także idealnie. Oby w jakieś fajne gospodarstwo nas wzięło. No to także nie mamy na co czekać. Lecimy. Włączam kierunkowskazy. Światła. Idź pan. No i lecimy. Na razie powoli golfem. O, już nas w siedzenia wgina. Zaginasz czasoprzestrzeń lagową. Co się dzieje? Już 120. 130. Ło, kurde, wibracje już. Wibracje, ło! Co się stało? Jaki teleport? O, gdzie jestem? Gdzie ja jestem? No niby chciałam udać się w przyszłość, tylko gdzie ja jestem? Idę się... wymiotuję chyba. O, już chyba nigdy więcej takich podróży golfem. Proszę. Mój GTI. O kurde. Jakoś tak pusto. Choć tyle, że sąsiadowi nie będę musiał oddać golfa. Gdzie ja jestem? Co to za tereny?
gdzie ja jestem? To jakieś domy pobudowane? Skąd się poznaje te miejsce? Jakieś gospodarstwo? Skąd mi się to kojarzy? Żuk? Chwila, chwila, chwila. Przecież ja to gospodarstwo widziałam w internecie, że jest wystawione. Przecież to gospodarstwo było wystawione za 0 zł, tylko na takiej stronie, gdzie jest strasznie ciężko zobaczyć to. Ale mi się ułożyło. Tylko ciekawe, czy to jakieś dobre maszyny są. Chyba nie będę się udawał w podróż. Zobaczę sobie gospodarstwo. Tylko w jakich ja latach jestem? To jest pytanie. Że tu żuk stoi. Chociaż w sumie tam maluchem jeździłem, to jest trochę nowsze. Jakieś lata. Może lata 2005 jest? Możliwe, nie wiem. Przecież ja wcześniej, jak byłem tam, to był 1990. Jakiś opryskiwacz, jakiś biacki pewnie. No tak. Zobaczmy, co tu jest w garażach. O, dwukółka. Jakieś worki. Ile nawozów wszystkiego? Jakieś chyba opuszczone jest. Jakie maszyny! Jakaś Sipma Polonez. Jaka prasa wielka! Takie to jeszcze nie widziałem. Co to jest? Jakieś amerykańskie pewnie. No to znam. Ale co to są za sprzęty? Ja nie wiem, jakie to są lata. Jakie maszyny! Setor 5211. 50 koni ma. Fend. Ja pierdziel tylko. O jacie. Przecież to nowe jest wszystko. 309. To ma ze 109 koni pewnie. Jaki piękny. No, nie myślałam, że takie coś istnieje. Tutaj. O, dobrze znane nam. Jak odrestaurowano ładnie. Oj, będzie nam się to powodziło. No, żuk jak żuk, już ma swoje lata. To jakiś pułk czwórka urnia grudziąc. Jakieś amortyzatory. Pies wie, co to jest. Rozrzutnik to... Czego to jest? Farfany? Nie wiem. Jakie tu są rzeczy? Nad świnie są! Ile ich jest? 5. Oj, to no zaczynamy nowe życie. Co to za sprzęty są? Pierwszy raz taki też w oczy widzę. Jaki wielki agregat! Tak to jakieś, nie wiem, cudy są świata. A to nam dobrze znane jest. I sławne chyba jeszcze, nie wiem. Będę musiał zobaczyć, który mam rok. To jakiś header, to pewnie od bizona znane życie. O, skrabiarka jaka szeroka, fajna. Ole, bizon, piękny. Tamten był fajniejszy, no ale takie gospodarstwo. Oj, przyczepy są nawet ładne. A jakaś autosanka tutaj. Chyba dwie, to jest 46. A to pewnie 50. D50. Ale duża, duża, naprawdę. I idę zobaczyć do domu, jakie ja tutaj mam mapy. Muszę na mapę szybko zerknąć.
Jakie mam pola? Jak ta wieś wygląda i w ogóle? To wjadę sobie tylko golfem. Jakie sprzęty. Szybko do domku? Tu widzę pola 63, 93, 67, 62, 25. No, pól też nie mało, jakby nie patrząc. Także się tego żuka odpalę. Pali. Jeszcze się po wsi przyjadę zobaczyć. Stamtąd przyjechaliśmy, no to jedziemy tam. Ale mamy piękne gospodarstwo. O, tutaj jakiś chłop siedzi. Jakieś gospodarstwo. Jakieś 125 Fiat. To jeszcze Fiaty tutaj są. Ale pól. Górzysto. To co jest? O, ja pamiętam te dawne czasy, kiedy tutaj jeszcze był sklep. Nie pamiętam, który to był rok, jak tutaj był sklep. Zawrócę sobie tutaj. Ale gospodarstwo, będzie praca robiona. Ale ładnie. No i w takich klimatach to ja mogę pracować. Nie, tam malutkie ciągniczki i w ogóle. Teraz to nawet świnie mamy już kupione. To ja rozumiem. Przejechałem, bo zapomniałam, że to jest wjazd. To ja idę chyba już spać do domu. W takim razie prześpię się po tej całej podróży. Możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, udostępnić. I widzimy się w kolejnych vlogach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.